doświadczalnych warzywniczym centrum doradztwa technicznego w Bednie w centralnej Polsce na plantacji cebuli z siewu. Chcielibyśmy tutaj zaprezentować efekt działania preparatu Bandur w zastosowaniu posiewie w dawce 1 litr na hektar. Siew cebuli był tutaj przeprowadzony 22 kwietnia. Obrysk 27 kwietnia na całą plantację, tak jak mówiłam, bandur w dawce 1 litr na hektar. Schody cebuli były po 11 dniach od momentu zabiegu, czyli 8 maja rozpoczęły się wschody cebuli. Jak widzimy, plantacja, jakie tu mamy problemy, jeżeli chodzi o chwasty? Przede wszystkim ziemniak z zeszłego roku. Na tym polu mieliśmy ziemniaka, bardzo, bardzo dużo tych ziemniaków. Tutaj widzą Państwo na przejeździe duże zagęszczenie ziemniaka, natomiast na samej plantacji cebuli był on usuwany ręcznie. Kolejny problem jest to starzec i psianka. Starzec, jak widzą Państwo, no starzec jest to chwast, jest to gatunek chwastu, na który bandur nie działa, i obok psianka czarna, tutaj jak widzą Państwo też już wschody. Dokładnie 3 dni temu na fazę jednego liścia zastosowany był oprysk herbicydowy preparatami, które zwalczają te dwa gatunki. Widać już pierwsze objawy działania tego zabiegu. Pierwszy liść właściwy, flaga, typowy objaw żółknięcia flagi. Jako liściem będzie odpadało, natomiast będzie wyrastał drugi liść właściwy za pierwszy. Pogoda w tym roku nie rozpieszcza rolników. Jak widać tutaj na tym kawałku, mamy cebulę w dość różnych fazach. Znaczy, może faza rozwojowa jest ta sama, ale jednak inna wielkość cebuli. Tu mamy pierwszy liść, cebula tej wielkości, natomiast tu mamy pierwszy liść i dużo mniejszą cebulę. Dlatego nigdy nie można trzymać się utartego schematu, jeżeli chodzi o odchwaszczanie cebuli. Wszystko zależy od tego, jakie mamy chwasty na polu, jakie jest tempo wzrostu cebuli, jakie są warunki pogodowe. Tutaj na tej plantacji będziemy dobierać kolejne zabiegi herbicydowe w zależności od tego, jak cebula będzie się rozwijać i jakie chwasty będą pojawiać się w kolejnych etapach wzrostu cebuli. Dziękuję.